Siemanko wszystkie z tej strony Feder Fanatyk. Właśnie jesteśmy z Waldim. Siema Waldi. Ja? Na parowych zawodach tutaj na ulicy Zawalnej od strony Leclerca. Właściwie to jest ulica Pasterska. Zobaczcie, ile osób przyjechało. 27 par, 3 sektory. Jest i Michał Hołb. Są wszyscy zainteresowani. Jest cała śmietanka. Jest też Piotrek Czech, jest Mariusz Osada. Jest na przykład Łukasz Panas. Właśnie się z nim witam. Cześć, cześć. Słuchajcie, jest elegancko. Zobaczcie, ile osób. Cześć, Pawełku. Cześć, Sobótka witam. Team oczywiście, jak zawsze, na miejscu. Także jedziemy. Polosowaliśmy zamykający. Pamiętasz, o czym wczoraj gadaliśmy, że co? Otworek i zamek, nie? Czy jak ja będę losował? A jak ty będziesz losował, to będzie środek, to tak? Będzie środek. Ja się spóźniłem, ty losowałeś i wylosowałeś co? No nie pamiętam od kiedy. Ale zamek. Otworek. Otwierający. Otworek, nie? Otworek. No zamek byłby lepszy, wiadomo, bo tam spływa, aczkolwiek zawsze najlepsze są skrajne. A tam, gdzie napływa, to jest otworek. Tak, a tam, no gdzie tak jak w naszym sektorze. A tam, gdzie odpływa, to jest zamek. Dokładnie. No dobra, tam wyjaśnijmy to raz na zawsze, bo ludzie mają z tym problem. Widzisz, otworek w tym między innymi jest ja. Tam, gdzie zaczyna płynąć, aha, a przez cały teren zawodów. A gdzie zamyka, czyli tam jest zamknięcie, tam kończy się nurt, czyli tam jest zamek zawodów, aha, nie? No czyli w naszym sektorze, akurat tym, co my mamy, no jest super, bo mamy tak jakby otworek z drugiej strony. Dobra. Czyli wszystkie ryby, które płyną, napływać z góry, generalnie ryba się przemieszcza pod prąd, ale no, ryby, co będą pływać z góry, powinny być nasze. Mamy Waldemar niestety, ale mocny sektor. Tak, pewnie, że tak. I to mi się podoba. Tak? Co? Nie mamy szczęścia do pogody. Czemu? Aha, do pogody. Do pogody tak. No, ja i otworek to jest ewenement, nie? Zawsze jak podjeżdżaliśmy na zawodach, siedziałem w środku sektora, gdzieś jak córka nawet rosowała. Ja mówię, które? 8 czy 9? Ty zawsze tak stajesz. Ja mówię, ja tak staję, jak ty losujesz. Ja dobrze wiem, jak masz takie szczęście w losowaniu, jak i ja. No bo on będzie trąbił, nie? Trąbił? Aha, to czyli nęcimy, Bartek. Co mam nęcić? Ja nie mam kurczę linii ustawionej jeszcze. No to wal tam, nie? A. Jeszcze jak żyję, w lutym nie nęciłem kulami. Ale to jest takie rzut na taśmę. To wypięło się z tego, z klipsa. Dobra, jeśli wypięło z klipsa, to znakiem tego koniec. Jak ostatnio miałem te, to zobacz, jaki miałem przypon. Od palca.
No. To jak wtedy to brały takie, wiesz, jeden za drugim, nie? Ja tu mam krótszy, tu mam 120, a na tamtym mam 150, nie? Plus jeszcze Feder guma, to tak 170, nie? Ale zaczepów, kurwa, w chuj. I ryba od razu. Dasz podbierak? Rybę masz? Tak. A ty mówisz zaczepów, full. A. Dobra, dawaj tu. Później go wyczepisz. Dzięki. Piąteczka. Zaczęło się. Może. Oby się nie skończyło. Tak. Ale zera już nie będziemy mieli. To najważniejsze chyba, nie? No dokładnie. Ale płynie syfu. O. Co się peszysz? Waldemar. I czemu nie ma ryb? Trzeba im pokazać, jak to się robi. Ale jak się robi co? Jak się pobiera pokarm? Tak. Ja tam nie ładuję do wody. Jak tam się je? Nie wiedzą. Smacznego. Dziękuję. Co masz dobrego? Ale chlebek. Chlebek, z chlebem. Bo bez chleba dzisiaj jest. Ty, dlatego taka lipa, bo bez chleba. Ale zobacz, fala jak na tym. Jak na morzu, co? Nie no, jakby nie płynęłyby te syfy, tak warunki byłyby, nie byłyby złe. Spokojnie można by tam 60 metrów odpalić. No ale co, jak tu? Trzeba łowić powyżej setki. Bo ja bym sobie odmierzył takie 20 metrów. Może coś bliżej, ale na zanętę, wiesz? Dwa, trzy koszyki zanęty, a potem na glina. Nie wiem, co ja mam robić. Tylko no. My jesteśmy tacy cieńcy i mamy jedną rybę tylko. Tam pan mówi, że już mają siatki pomoczone, wszyscy. Tak? No. Ale gdzie, na zawodnicy? Tak. A może wrócili na porządku? No. Daj branie? No właśnie nie miałem, ale nie wiem, ciebie ciągnę? Nie. A nie ryba? A widzisz. Ale powiem ci... Co? Że dzisiaj się tak nałowiłem, że aż mnie ręka boli od zarzucania. A ciebie? Od czego? Od zarzucania. Aha. I od holowania. Tak to jest na tym łowisku. Raz tu bierze, raz nie bierze, raz jest ryba, raz nie jest, ale wstydu to się najemy, co? A czy bierze? No. Jak ten sektor na mnie poszedł, to wstydu się najemy i to równo. Ja mam taką malutynką dwudziestkę. Chcesz landrynkę? Co? Masz, osłodź sobie życie.
I jak? Zero? Idę zobaczyć. I to na zero, nie? Tak. Nic się nie zmieniło. Trzy osoby tylko? Masakra. Nie, daleko nie idzie łowić, bo cały czas trawy, trawy. No, jeszcze myślałem, że ona woda, bo trochę zaczęła opadać, po arsenach widać, ale jednak dalej płynie. Wiesz, przynajmniej walczyliśmy do końca, Waldi. Jechaliśmy do końca z tym wszystkim. Tak. I to jest najważniejsze. Co się okaże? Ty się... Miałeś jakieś wskazanie w ogóle? Jedno rybę wpadła. O. Ty tak dobry byłeś, że miałeś branie. No ale to jest ponad mistrz jest, tak? A łowić to trzeba umieć. Dokładnie. Ta, sranie w banie nie podkręcaj. O, i w końcu ty, i w końcu przerwałem. Tu, tu walił. Chciałem, żeby było wszystko równo. Nie. Co? Siatkę. Co siatkę? Aha. Daj, daj, dobra, daj, dobra, ja dobra. Daj, ja może. I to jest chyba zwycięzca tego dzisiejszych zawodów. Nie, nie, ja mam tylko dwie ryby. Nie, ty nie ma kurwa. No przestań. No tak. To żartujesz sobie. To krąpie oba. Ta. Osiem, siedem, pięć. To jest siatką, wszystkie warzywy siatką. No, dokładnie. Takie dwie ryby dzisiaj może coś dadzą. Może, zobaczymy. Osiem, siedem, pięć. Dobra, zwijamy się, zwijamy manele. Starczy tego. I jak uważasz dzisiejsze to łowienie? Próbę łowienia. Próba. Próbę łowienia, ciężko było. Nie przez wiatr, tylko rzeka niestety. Wezbrała rzeka. Płynęły liście, patyki non stop. Non stop czyszczenie, plecionki. O 60 to można było pomarzyć, bo na 45 stówkę co 10 trzeba było postawić, żeby w miarę stało, jak nie napłynęło coś. A i tak brudno się zaraz robiło, wszystko trzeba było ściągać, no, i tak dalej. No bo przyłapało także... zaraz wszystko, nie? Moim zdaniem powiem ci tak prywatnie. Powinniśmy jechać od początku bliżej. I to by może dało więcej ryb. No to linia była tutaj na 33 jedna zanęcona, tu pod nogami, później była ta jeszcze druga. Ale tych ryb generalnie nie ma, no co tam... Najprawdopodobniej będzie dwójka sektorowa. Ale dobrze. poczekaj, jeszcze nie mów hop, ale tylko chciałbym się ciebie zapytać. Ty myślisz, że ta ryba już idzie powoli na tarło? Nie, nie. Nie, to jest związane z tym, że płyną teraz po prostu... Czyli ona spłynęła może bardziej bliżej... Tak, woda zmęcona. Bliżej Biszbaru. Woda zmęcona, silny dosyć prąd, jak śluzują teraz. Płyną patyki, nie patyki, to po co ona ma stać w nurcie, żeby się kaleczyć, nie? Ona tak. Się chowa po jakichś głębszych, po kanałach, po głębszych jakichś odcinkach rzeki. Że spokojnie nad nią będzie przychodziło, to nie? No i co? To. Niedługo zakończenie, dekoracja i czekamy na wyniki. I czekamy na pewne wyniki. Ja resztę manerów zwijam i się zabijam. No nic. Tak będzie. Dobra, to tak. Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszych zawodach.
Ryby dopisały, prawda? Pogoda również dopisała. Wszystko było ok. Żadnych sprzeciwów nie ma, zażaleń, skarg, pretensji. To tyle dla sprostowania. Dobra, zaczniemy czytać od sektora A, no bo nie byli inaczej. Trzecie miejsce w sektorze A z wynikiem 3480 gram. Koleżanka Monika Sabała i kolega Krzysztof Suchocki. Zapraszam. Nie ma. Gdzie? Dariusz, tak. Jak tam poszło? Ile nałapałeś? Dziękuję, tak. Drugie miejsce w sektorze A z wynikiem 3630 gram. Kolega Damian Hendel i kolega Michał Kaszmarski. Brawo! Kuby team! Dziękuję. I pierwsze miejsce z wynikiem 3865 jest to najlepszy wynik dzisiejszego dnia. Kolega Łukasz Palas i kolega Paweł Pitner. Ty wiesz, bo pieszny jesteś. Bezpieczny? Gratuluję, Łukasz. Aha, no, ja też tak słyszałem. Graliśmy go Graliśmy go tak. Kolega dostał dopuszczony do głosu? No. Sektor B, właśnie, o wilku mowa. Trzecie miejsce w sektorze B z wynikiem 860 gram, ale nam pokazaliście szkołę dzisiaj. Kolega Arkadiusz Orzeszyna i kolega Michał Ploch. Gdyby ten sąmku, to by tam nie mogli. No i by przyjechała kontra, by było. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Drugie miejsce w sektorze B. Z wynikiem 1420 kolega Mariusz Zasada i Tomasz Mołdawiak. No a. Brawo. Nie chcę przyjść. O. Taki wynik to hańba trochę, co? Obraził się po drugie miejsce. Dał mu te pieniądze. Chodź tu. Nie wiem. I pierwsze miejsce w sektorze B. Wynik 1770. Kolega Witold Wojewódzki i Piotr Stępień. Brawo. Fajnie, że przyjechałeś, kurwa. Witek, na czym mówiłeś? Cześć, cześć. Wojewódzki, ile żeś szarpnął? Wiesz. No dobrze dałem, to mu to złowił. Witek, na co brały? Na kulki, nie? Na robaki. I sektor C, najrybniejszy dnia dzisiejszego. Trzecie miejsce, kolega Wiesław Zdanowicz i Robert Karasiński, 1095. Brawo! Ubierz sobie Browlinga, bo to tak mniej więcej ten deseń. Dobrze. Drugie miejsce w sektorze C. Waga 1160, kolega Jarosław Skrzydło i Jacek Przygocki. Uśmiechnij się w końcu, kurwa. No tak myślałem, że nie będzie rewelacji. Oni tak wszyscy mówią, że nic nie łapią, a potem w ostatnią godzinę wszystko zrobią. Waga 1160. I pierwsze miejsce w sektorze C. Kolega Piotr Czech i kolega Mateusz Mastalerz. Gratuluję, Piotrek. To ta ostatnia godzina, tak? Ta ostatnia godzina. Proszę bardzo, to jest tutaj do nas. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Myślę, że w marcu powtórzymy może jeszcze raz te zawody, a potem już będą zawody okręgowe, tak? Najmniej ryb. Może się w końcu pogoda uda. Bardzo dziękuję za przybycie i miłego, miłej niedzieli. Dziękuję. Cześć, 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 cześć. Cześć wszystkim. I co? Jak uważasz te zawody za udane? No, zawody. Moim zdaniem bardzo się udały. Zawody się udały, ludzie dopisali, frekwencja była jak najbardziej okej. Okay. Ryba jak to na Leclercu. Tak. Bardzo chimerycznie. Raz bierze, raz nie bierze, tak. Ale widać, że zawody zadowolenie, atmosfera super, a to się wszystkim rozchodziło, tak? Dzięki za to zawody. Dzięki bardzo. Trzymaj się. Niewiele brakowało do podium. Ajajaj, jak to mieliśmy? A byliście już ci... czwarte miejsce. Czwarte miejsce. Czwarte miejsce w sektorze. Najgorsze dla zawodników. Najbardziej boli, no ale następnym razem. Zaraz się popłacę. Dobrze, nie ostatnie. Dobra, dziękuję bardzo.
I słuchajcie, jesteśmy teraz też ze zwycięzcami dzisiejszych zawodów, z Witkiem i z Piotkiem. Z Piotkiem. Słuchajcie panowie, jaka była dzisiaj recepta na sukces? Gdzie trzeba było szukać ryby? I na jaką przynętę, jeżeli możecie zdradzić, to wszystko się udało? Według nas to recepta była taka, żeby się jak najbliżej skrócić, ale żeby być za stokiem. Aha. Także gdzieś około 30 metra i dwie pinki fluo, ochotka okazała się rewelacyjną przynętą. No, cztery ryby udało się wyholować, jak tak można nazwać rewelacyjną. Cztery ryby się udało... Czyli pinka wyholować. Tak naprawdę. Tak, zagrała. Dwie pinki fluo. Z ochotką jedną. Okay. No, kolegowi na 30 metrze, ja, żeby mu nie przeszkadzać, 40-50, który nie wypalił w ogóle. No myśmy też próbowali dalszych w linii, ale po prostu same śmieci tylko szły i nic z tego nie wychodziło. Było bardzo ciężko z tymi śmieciami. Tak, moim zdaniem to troszeczkę ciężej trzeba było łowić, żeby to stanęło. Aha. I nie podciągać, nie prowokować, bo aha, zaraz śmieci zbierało. Postawić, napiąć i czekać. Dokładnie. No dobra, to zawsze odszedne rady dla tutaj widzów, wszystkich oglądających i słuchajcie, jeszcze raz gratulacje panowie. Dzięki bardzo. I szacunek. Elegancko. Dzięki. Trzymajcie się. Kończymy tą nierówną walkę. Kończymy tą nierówną walkę, ale myślę, że powinniśmy zaliczyć ziemią wszystko ten wypad dla udanych, do udanych. Bo cokolwiek złowiliśmy. Były drużyny, które były na zero. I myślę, że można się cieszyć. Minimalnie, czwórka sektorowa, minimalnie. Tak. No. Kto miał szczęście złapać jedną rybę, większą jakąś, tego windowało dzisiaj. Ja miałem dwa brania, dwa koże wykorzystane. Tyś był bez brania. No chyba totalnie maksa wykorzystałem, to co mówiłem. To co było. Brakło. Ale nie było ryby, jeszcze, nie było moim zdaniem ryby. Ryby brakło. I by było może i lepiej. Następnym razem, jak to się mówi. Dokładnie. Dzięki Waldi, dzięki panie, eleganckie zawody parami. I co? Myślę, że jeszcze nie raz wystąpimy razem. Jak terminy tylko pozwolą, to na pewno się widzimy. Trzymajcie się, zachęcam do subskrypcji, lajkowania tego kanału. Z pozdrowieniami, tylko czyste wędkarstwo. Hey,